Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się patrząc na swoją portfel i czując, że jest bardziej pusty niż pełny? Jeśli tak, to nie jesteś sam. Wielu ludzi codziennie boryka się z tą samą sytuacją. Ale co, jeśli powiedziałbym ci, że istnieje sposób, aby zmienić tę rzeczywistość? Ekscytująca podróż ku transformacji finansowej jest w twoim zasięgu. Wyobraź sobie swoje życie finansowe, jak ogród pragnący wody i odżywienia. Aby kwitnąć, musi być pielęgnowany z troską i uwagą. Podobnie twój portfel musi być wypełniony odpowiednią energią, aby kwitnąć. Ta podróż nie polega tylko na gromadzeniu pieniędzy, ale na kultywowaniu prosperującej mentalności i nauczeniu się przyciągać finansowe okazje, jak magnes. Teraz zanurzmy się głęboko w tym oceanie finansowych możliwości. To, co się podzielę, wykracza poza twoje oczekiwania, obiecując rzeczywistą i namacalną zmianę w twojej sytuacji finansowej. Jesteś gotów na doświadczenie obfitości, której zawsze pragnąłeś? Zwróć uwagę, ponieważ sekret przyciągania pieniędzy jak nigdy dotąd zaraz zostanie ujawniony. Przygotuj się na odkrycie fundamentalnych zasad, które rewolucjonizują twoje relacje z pieniędzmi i otwierają drzwi do nowej ery obfitości w twoim życiu. Oferuję pięć potężnych elementów zdolnych odmienić twój przepływ finansowy jak nigdy dotąd. I co najlepsze: nie wymagają one fortuny do wprowadzenia, po prostu czekają, aby włączyć się w twoje codzienne życie. Pierwszym z tych elementów jest zdecydowane skupienie. Wyobraź sobie kierowanie całej swojej uwagi i energii na osiągnięcie swoich celów finansowych, tworząc intensywne połączenie z obfitością. Następnie pojawia się strategiczne planowanie. Opracowanie szczegółowego zarysu DLA swoich finansów to jak stworzenie mapy skarbów ujawniającej możliwości, które wcześniej wydawały się nie do pomyślenia. Trzecim elementem tego układanki jest wytrwała determinacja. Tak jak nieustający nurt kształtuje skałę w czasie, Wytrwałość w obliczu wyzwań finansowych jest kluczowa dla osiągnięcia stabilności i wzrostu. Na czwartym miejscu warto podkreślić mądrość inwestycyjną. Nie chodzi tu tylko o oszczędzanie, ale o inteligentne inwestowanie, pozwalając na to, aby Twoje pieniądze pracowały na Ciebie i przynosiły trwałe zyski. Na koniec, ale nie mniej ważne, pojawia się piąty element wzajemna hojność. Dzielenie się swoim sukcesem finansowym. Wzmacnia nie tylko więzi międzyludzkie, ale także tworzy korzystne środowisko do przyciągania jeszcze większej obfitości. Te połączone elementy stanowią potężne narzędzie do przekształcenia Twojego portfela w magnes obfitości. Jednak prawdziwe wyzwanie tkwi w Twojej osobistej determinacji. Jak długo będziesz pozwalał pieniądzom przesuwać się między palcami? Stabilność finansowa to walka, z którą zmaga się większość ludzi. Czy będziesz zadowolony? Walcząc u boku innych, czy jesteś gotów przejąć kontrolę nad własną narracją finansową? Podziel się swoją rezolucją w komentarzach poniżej. Kluczowym słowem jest działanie, ponieważ troska generuje więcej problemów. Czas znaleźć rozwiązania i stać się częścią zmiany, którą chcesz zobaczyć. Pamiętaj zawsze: fundamentalne zasady są niezawodne, ale często ludzie nie stosują ich odpowiednio. Mają one moc generowania istotnych zmian. Nie tylko w aspekcie finansowym, ale również w zdrowiu, relacjach i osiąganiu osobistego sukcesu. Kluczowe jest zrozumienie, że podróż ku sukcesowi i obfitości nie jest wyścigiem, który wymaga dzikiej konkurencji. Staje się ona rzeczywistością, gdy twoja mentalność jest właściwie wyważona. Zamiast frenetycznego pościgu za marzeniami, Stań się kimś, kto naturalnie przyciąga pozytywne okazje i osiągnięcia do swojego życia. Wybaw się od początku od uczucia braku. Ciągłe martwienie się o pieniądze lub długi tylko pogłębia lęk, sprawiając, że wszystko staje się trudniejsze. Czas zmienić swoją wewnętrzną komunikację. Zamiast lamentować nad trudnościami, skup się na wizualizacji sukcesu. Ta zmiana mentalności może głęboko wpłynąć na twoje samopoczucie. Teraz przeanalizujmy pięć fundamentalnych czynników wpływających na nasze uczucia. Ale najpierw kluczowe pytanie: co uważasz za niezbędne do osiągnięcia sukcesu w życiu? Podziel się swoimi pomysłami w komentarzach, nie martwiąc się o zewnętrzne osądy. Bądź autentyczny i zastanów się, co naprawdę jest ważne, aby osiągnąć nasze cele. Niezmiernie ważne jest zrozumienie, że nasze pierwsze pomysły mogą być błędne. Nie lekceważ potęgi refleksji. Spisanie swoich myśli może ujawnić potężne spostrzeżenia. Jak powiedział król Salomon, brak wysiłku jest bezpośrednio związany z brakiem obfitości. Podkreśla to znaczenie poświęcenia i wytrwałości w dążeniu do sukcesu. Przypomnij sobie momenty, gdy rozważałeś rezygnację. Pomyśl o osobach, które napotkały przeszkody, próbowały różnych podejść i mimo niepowodzeń trwały. Sukces nie przychodzi natychmiast. Pomyśl o inspirujących postaciach, takich jak Jezus, którzy stawiali czoła przeciwnościom bez załamywania się. Jego determinacja w dokonywaniu cudów i głoszeniu swojej wiadomości na całym świecie to potężny przykład wytrwałości. Gdyby Jezus poddał się przed przeciwnościami, nic by go nie zniechęciło. Jego niezłomna wola ciągle go napędzała w kierunku Jego celów. Wytrwał niezmordowanie, stawiając czoła każdej przeszkodzie z determinacją. Jest to potężny przykład tego, jak konsekwencja i wytrwałość są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Zastanów się nad tym, zadając sobie pytanie: Czy jesteś wytrwały w życiu, czy łatwo tracisz zapał? Jesteś zwycięzcą, czy ktoś skłonny do rezygnacji w obliczu wyzwań? Prawdą jest, że często brak konsekwencji jest tym, co uniemożliwia nam osiągnięcie naszych celów. Gdy napotykamy problemy finansowe, zazwyczaj dlatego, że rezygnujemy, zanim ukończymy to, co zaczęliśmy. Więc pamiętaj, cele nie są nieosiągalne, ale wiele osób rezygnuje po drodze. Konsekwencja jest kluczowa, a utrzymanie skupienia jest istotne. Nie pozwól sobie na rozproszenie, ponieważ przeciwieństwem przyciągania jest rozproszenie. Poprzez utrzymanie koncentracji i unikanie rozproszeń możesz osiągnąć cokolwiek w życiu. Nie pozwól, by to, co powinno przyciągać, stało się rozpraszaniem. Teraz przyjrzyjmy się pięciu elementom, które mogą zmienić twoje relacje z pieniędzmi i przyciągnąć do twojego życia pozytywne rzeczy. Zacznijmy od intrygującej Pirytu. Ten kamień, bardzo przypominający złoto, odgrywa interesującą rolę w naszym życiu. Oprócz przyciągania dobrobytu finansowego, znany jest także z odpędzania negatywnych energii, takich jak zazdrość. W świecie pełnym przeciwności, Piryt może stać się potężnym sojusznikiem w Twojej podróży ku obfitości i stabilności finansowej. Oto prosta praktyka, którą możesz wypróbować, aby przekształcić swoje marzenia finansowe w rzeczywistość. Poświęć chwilę spokoju na przemyślenie swoich celów pieniężnych, następnie Napisz każdy z tych marzeń na papierze, wyraźnie i z przekonaniem. Wyobraź sobie wyraźnie, jak te marzenia się spełniają. Ta lista pomoże ci nie tylko wyjaśnić swoje myśli w odniesieniu do pieniędzy, ale także może służyć jako potężne narzędzie do przyciągania większej obfitości w twoje życie. Teraz delikatnie trzymaj pirytę i delikatnie przesuwaj ją po papierze, przenosząc swoje pragnienia na kamień. Skoncentruj się na unikalnym uczuciu pirytu i wyobraź sobie pozytywną energię płynącą w kierunku Twoich celów finansowych. Następnie ostrożnie złoż papier i przechowaj go w specjalnym miejscu, takim jak portfel lub torba, gdzie codziennie obcujesz z pieniędzmi. Miej ten papier zawsze przy sobie, zabierając go ze sobą, gdziekolwiek pójdziesz, aby utrzymać swoje cele finansowe zawsze obecne w Twojej świadomości. Ponadto. Wyznaczaj konkretne chwile na połączenie się z Pirytą. Sugeruj przeprowadzenie tego rytuału trzy razy dziennie, aby wzmocnić swoje połączenie: rano, po przebudzeniu, potem po południu, gdy słońce jest wysoko na niebie, i wieczorem, przed snem, gdy przygotowujesz się do odpoczynku. Bądź gotowy na świadectwo pozytywnej transformacji w swoim życiu finansowym, stosując te proste, ale potężne zasady. Trzymaj pirytę mocno między dłońmi i zamknij oczy. Skoncentruj się na przenoszeniu swoich myśli, pragnień i wiary na kamień, wyobrażając sobie żywo swoje marzenia materializujące się. Pozwól sobie poczuć ekscytację osiągnięcia ich i powtarzaj ten proces kilka razy, głęboko zanurzając się w radości z doświadczania swoich celów, w swojej wyobraźni. Pamiętaj, że prawo przyciągania działa nieustannie, zamieniając twoje pragnienia w rzeczywistość. Praktykując ten rytuał z spirytą, wzmacniasz swoje intencje i przyciągasz pozytywną energię potrzebną do osiągnięcia swoich celów finansowych. Bądź zaangażowany i wytrwały, i obserwuj, jak magia rozkwita w Twoim życiu. Teraz przejdźmy do eksploracji kolejnej potężnej praktyki, która przyciąga więcej szczęścia i obfitości: słonia. Ten majestatyczny zwierzak jest uniwersalnym symbolem siły, ochrony, mądrości i determinacji. Posiadanie figurki słonia, zwłaszcza w kolorach czerwonym lub złotym, może zwiększyć twoją witalność i obfitość. Ponadto, upewnienie się, że trąba słonia jest skierowana do góry, pomaga przyciągać pozytywne energie. Przyjmując tę praktykę, przyciągasz nie tylko obfitość, ale także rozwijasz głębsze połączenie ze znaczeniem tego wspaniałego zwierzęcia. Zachowuj swoją figurkę słonia czystą i dobrze pielęgnowaną, aby utrzymać pozytywną energię płynącą, i obserwuj, jak szczęście i obfitość płyną w Twoim życiu. Zanurzmy się głębiej w fascynujące wykorzystanie cynamonowej pałeczki, praktyki obładowanej specjalną energią, zwłaszcza gdy stosowana w rytuałach przyciągania finansowej obfitości. Ten wskazówka jest prosta, ale głęboko potężna. Umieść pałeczkę cynamonową w swojej torbie, portfelu lub tam, gdzie zwykle przechowujesz swoje pieniądze. Znajdź chwilę spokoju, aby wziąć długopis i bezpośrednio na pałeczce cynamonowej zapisać kwotę pieniężną, którą chcesz osiągnąć. Wybierz wartość ambitną, ale realistyczną, unikając ustalania zbyt odległych celów od twojej obecnej sytuacji. Ważne jest, aby marzyć wysoko. Ale także istotne jest określenie osiągalnych początkowych celów, które wyznaczają drogę do osiągnięcia obfitości finansowej. Podczas pisania swojego pragnienia na pałeczce cynamonowej, wyobraź sobie osiągnięcie tego celu, pozwalając energii cynamonu i Twojej pozytywnej intencji złączyć się, aby jeszcze bardziej wzmocnić Twój cel. Teraz Twoja kolej, aby podzielić się swoimi myślami, ponownie potwierdzając swoje zaangażowanie w marzenia. I podejmując małe kroki w kierunku ich realizacji. Trzymaj pałeczkę cynamonową między dłońmi, pielęgnując mocne przekonanie i skupiając swoje intencje. Powtarzaj kilka razy frazę: Życzę sobie dużo obfitości w moim życiu. I wyobraź sobie przyszłość pełną dobrych okazji, płynących w Twoim kierunku. Wyobraź sobie możliwość zdobycia pracy lub zobaczenia rozwoju własnego biznesu, przyciągając więcej klientów i generując więcej przychodów. Kontynuuj powtarzanie frazy. Życzę sobie dużo obfitości w moim życiu z radością i emocją, ponieważ energia, którą wkładasz w to działanie, działa jak magnes przyciągając do ciebie dobre rzeczy. Teraz przejdźmy do kolejnego elementu ametystu. Pomimo trudności w opisaniu, ten kamień ma fioletowy lub wrzosowy kolor, często postrzegany przez kobiety jako różowe detale. Ametyst jest dyskretnym przyjacielem w poszukiwaniu harmonii. Zdolnym do przekształcania energii w naszym ciele, zarówno fizycznej, jak i energetycznej. Wyobraź go sobie jako kanał, który pomaga nam stawić czoła wyzwaniom, zamieniając problemy w pozytywne okazje. Jego energia może przynieść więcej obfitości, sukcesu i szczęścia do Twojego życia. Teraz przystąpmy do piątego elementu, łatwego do znalezienia: monet z kwadratowym otworem pośrodku. Przypnij te monety czerwoną nitką i trzymaj je blisko siebie, zwłaszcza tam, gdzie przechowujesz swoje pieniądze. Ten prosty amulet może pomóc poprawić Twoją sytuację finansową. Przypomnij sobie starożytne nauczanie. Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzy się. Wytrwaj w swoich celach, aż osiągniesz to, czego pragniesz. Pomyśl o swoich marzeniach, jak o cennych klejnotach. I podziel się w komentarzach, który z tych elementów przyciąga Twoją uwagę i który zamierzasz przyjąć w swoim życiu. Konsekwencja i stosowanie tych zasad są kluczowe dla przyciągania dobrych rzeczy i nowych doświadczeń w Twojej podróży. Posiadanie ametystu nie sprawi, że staniecie się bogaci natychmiastowo, ale jest to pierwszy krok w budowaniu solidnej podstawy w kierunku obfitości. Sukces jest w zasięgu tych, którzy wytrwają w praktyce tych wskazówek. Jak nauczał Jezus swoich uczniów, zrozumienie zasady jest kluczowe dla przewidzenia rezultatu. Wewnętrzne przyswojenie tych zasad umożliwia ci kształtowanie pożądanego przeznaczenia. Pozwól, by te prawdy zakorzeniły się w twoim umyśle i sercu, zmieniając twoją sytuację finansową na lepsze. Wyrażam szczere podziękowania za podzielenie się tymi cennymi naukami, pełnymi cennych lekcji. Pamiętaj zawsze o swoim wewnętrznym świetle. Zasługujesz na całą obfitość, jaką wszechświat oferuje. Ufaj, dziękuj i uznaj swoją wyjątkowość. Dziękuję za udział w tym uniwersum, moja wdzięczność jest ogromna. Po przyswojeniu tych cennych wskazówek dotyczących napędzania swojej podróży finansowej, zachęcam Cię do działania. Wykaż swoje wsparcie. Klikając łapkę w górę pod tym filmem, subskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej inspirującej treści i podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach poniżej. Zjednoczeni w poszukiwaniu obfitości i sukcesu, osiągniemy nasze cele finansowe i zbudujemy życia pełne sukcesu.